Idziemy po wieszaki. I po świeczkę. I to tylko po to. O Boże, jakie pieski i świnki! No, jakie słodziutkie, jak ty. Kotek, a kiedy będziemy mieli pieska? No wiesz, no... Będziemy mieli. Ale się zmęczyłam. Ej, fajna taka kanapa, moglibyśmy taką mieć. Kotku, mamy kanapę właściwie identyczną w domu. Po co? Przyszliśmy po świeczki, pamiętasz? No ale tamtą sam wybierałeś beze mnie. Ale jest dobra i lubisz ją, da się na niej leżeć. No okej. To idziemy? A czemu ty chcesz tak szybko wszystko, co? Umówiony już jesteś? Nie, nie jestem. Po prostu chcę iść. Mam cały dzień dzisiaj dla ciebie, skarbie. Jeden w tygodniu, wow. Chodźmy już, skarbie. A takie na balkon? Ale my nie mamy balkonu. Wszystko psujesz. Czemu ty siadasz tutaj, siedzisz tak długo? No ty ciągle zmęczony jakiś jesteś. Idziemy. Chciałem sprawdzić, czy miękka. Nie, to nie ma sensu. Skarbie, nie ma sensu. No przyjechaliśmy po rzeczy do Ikei. Chodź, zrobimy zakupy i będziemy szczęśliwi. Nie mów do mnie jak do dziecka, okej? A taki organizer, co myślisz? Może wyrzuć część rzeczy, zamiast je ciągle przeorganizowywać. To może mnie wyrzuć z mieszkania, to nie będziesz miał tych rzeczy moich. Jak to taki problem? Nie, kotku, to nie problem, ale mogłabyś pozbyć się na przykład jakichś zabawek z dzieciństwa, masz 3 dychy. To sobie znajdź młodszą. Kwiatów mamy za mało, jakbyśmy tyle kwiatów mieli, mamy tylko 16, jakbyśmy jeszcze kupili 19. Lubię zieleń, ale już teraz mamy problem z owadami w mieszkaniu. To może sprzątaj częściej po sobie, to nie będzie problemu. Już sprzątam, kotek, no ale pająki wchodzą i muchy po tych liściach, no... Szkoda, że jak wietrzysz w nocy okno i wlatują, to ci nie przeszkadza, ale okej, dobra, okej. A takie coś w kuchni jakbyśmy mieli? Trochę mało przydatne takie do siedzenia, a i tak cały czas zamawiamy. Może byśmy gotowali więcej? Może byś gotowała więcej, o to ci chodzi, tak? Coś ci nie pasuje znowu? Nie, chciałbym, żebyśmy razem nawet gotowali. Nie, ja bym z tobą nie wytrzymała 3 minut, bo ty nie umiesz gotować. A ty też do tej pory nie ugotowałeś zbyt wiele w naszej kuchni, wiesz? Czemu taki jest? Jezu, skarbie, przepraszam, nie o to mi chodziło. Ugotujemy coś wspólnie razem, ale dobra, chodźmy gdzieś indziej teraz. Chodź. Zostaw. Oła. A takie krzesło do jadalni, co myślisz? Kocie, ale my zawsze jemy na kanapie, jest wygodnie, możemy oglądać coś. Gdzie się patrzysz? Znasz ją? Tą kanapę? Nie. Ja nie będę przy ciebie płakać, więc... Może taką torbę? Mamy takich 47 pod zlewem. To takie ładne. Będziemy głową uderzać. No właśnie, cały czas. Dobrze, to ja już nic nie mówię dzisiaj. Muszę zacząć ćwiczyć znowu. Kupiłem ci taką ostatnio przecież. No ale to nie miałam na to szafy, no. To kup szafę jeszcze. Dobrze, skarbie, jeśli wtedy zaczniesz ćwiczyć. A co? Coś ci się we mnie nie podoba? Po co nam to? Zamawiamy pizzę raz w roku. Bo ty nigdy nie chcesz. Ja nigdy nie chcę? To ty zawsze mówisz, żebym nie zamawiał, bo jesteś na diecie i przytyjesz. Odczep się już od mojej wagi, dobrze? Taki zestaw może? Może mamy może talerzy w domu już. Może chodźmy. Jak tobie się wydaje, że ja będę twoją zmywarką, to się grubo, grubo pomyliłeś. Grubo. Może lodówkę też kupimy nową, co? Już nie bądź złośliwy, no. A po co się wróciłeś do tych talerzy? No ja wiem po co, widziałam, tylko się przyznaj po prostu, przyznaj się. Ale do czego mam się przyznawać? Ja też mam sobie cycki zrobić? Będziesz wtedy zadowolony? Lubisz takie? Nie, nie lubię takie. Kocham ciebie, skarbie, nie patrzę na żadne dupy, no wróciłem po prostu zobaczyć talerz. Dobrze, że cię chociaż się przyznałeś, że patrzyłeś na dupy, wiesz? To co, idziemy po te świeczki? Kurwa, po świeczki to zawsze. Może takiego pluszaka, że miałaś się do koło przytulać, jak ciągle wracasz, nigdzie ty nie ma w nocy. Ale to orangutan? Ja jestem głodna. Mieliśmy nie jeść. Fajnie, że przez ciebie będę miała eating disorder. Smakuje? No, a ty czemu nie jesz? No nie chciałeś, żebym jadła, to nie jem zadowolony. Nie powiedziałem, żebyś nie jadła. Chcesz troszkę? Możesz się pospieszyć. Dobrze, jak jesz, to chociaż się na inne dupy nie gapisz. Chyba.
Dobra, ale to nie rób ze mnie idiotki, Boże, przy wszystkim. Przynieś mi jakieś ciasto. To może wezmę ci już coś konkretnego. Dobrze, to już mi się odechciało. Ale weź mi przynieś. Kurde, taki duży na wieszaki i świeczki tylko. Jak chcesz, to możesz sam sobie robić zakupy, tak wolisz? Nie, skarbie, nie powiedziałem nic tak... Gdzie idziesz? Nie, to nie znaczy, że powinnam więcej gotować. Długo byłeś tak stał? No po co tak pędzisz? Wiesz, że mnie kolano boli. Wow, fajnie jest się tu spotkać. A po co przyszłaś konkretnie? No, szukamy patelni do nowego mieszkania. Kurde, ja to samo. 10 lat cię nie widziałem, dosłownie. No. Miałeś wtedy 9, bo masz 19. Kiedyś się bawiliśmy w piaskownicy. No. Dobre czasy. Ja byłem kotem. Co, kochanie? Co to kurwa było? To Gabi, moja koleżanka z podstawówki. Nie widziałem jej z 10 lat. Mnie nie zobaczysz następne 10 lat. Może taką filiżankę tam sobie espresso piła, czy cappuccino? Ale ty nie pijesz espresso ani cappuccino. Bo mnie nigdzie nie zabierasz, to jak mam pić? Co? Zimno mi, kurwa. Mogę do samochodu już iść, bo jestem trochę zmęczony. Tu się jebni. Ta czy ta? To tylko poszewka na kołdrę. To tylko wspólne życie, to tylko żarty dla ciebie, co? Kotku, co się stało? Nie krzycz na mnie. Ale ja nie podnoszę Aj, tak przegrałem. Przepraszam. Gdybym miała kwiatek za każdym razem, jak o mnie pomyślisz, to bym nie miała kwiatków. Przecież non-stop ci daję kwiaty, bubciu. Ale o mnie nie myślisz. Kocie, a może kupimy takie i skręcimy sobie razem? I co, będziesz na mnie zły ze śrubokrętem w ręku? Wolę nie. Nie moja wina, że zawsze wybierasz takie... Kurwa, jakieś części brakuje zawsze. Oho, zaczyna się. Ha, Niunia, z tego wszystkiego zapomnieliśmy kupić wieszaków. Chodź, wracamy się. Nigdzie się nie wracam. Jutro pójdziemy. Chyba, że co? Masz coś ciekawszego do roboty? No, urodziny jutro mam. Tamtej koleżanki to spotkaliśmy? To wszystkiego kurwa najlepszego. Nie, moje urodziny są jutro. Ja pierdolę, jaka świnia. Dobra, idzie? Jest średnio. Chodź tutaj. Przepraszam was, chciałem zrobić test słodyczy z Ikei, o tutaj, pod miniaturkę. Ale odszedłem tylko na chwilę zrobić sobie zdjęcie i Czarek zeżar już, no. Kupiliśmy otwarte. To czasami nieprawda! W wielu sklepach Ikei. Po prostu zawsze myślałem w Ikei, zawsze jak byłem w Ikei, zastanawiałem się, jak to smakuje. Wygląda tak, takie kapselki. Jest napisane milk czekolada i to chyba jest... Dokładnie to, co kurwa jest obiecane na opakowaniu. Czyli czekoladowo mleczny smak, co? No, niezłe jak na pierwszy raz. No, fajny jesteś. Smakuje jak Milka ten. No. Ile takich można zeżrzeć, kochani? Ja zeżrzę 7. Wszystkie. Wszystkie. Co za świnia. Powinny być różne smaki, wiecie? Powinny być różne... Dzięki tak, że nagrałeś tę recenzję w ogóle i zeżarłeś wcześniej i po 10 sekundach usiadłeś tych... Pało, no. Bo za dużo zjadłem. Ale ciągle mogą ludzie słyszeć, jak sapiesz i kurwa palisz pety. Ale dobre. Dobra, ostatniego. Widzowie... Nie jest warte grzechu. Nie warte, ale daj im też nie jest warte. No. Nie jedźcie słodyczy, jedźcie piguły. Słonecznik. Jedźcie żelki, pa.